Dzień dobry. To właśnie dzisiaj mija 45. rocznica śmierci Agaty Christie. I w związku z tym mamy dla Państwa wyjątkowe zadanie. Usłyszycie Państwo krótki tekst. Zadanie polega na tym, aby z tego tekstu wyłowić jak największą liczbę tytułów powieści Agaty Christie. Proszę posłuchać. Opowiadanie z wykorzystaniem tytułów powieści Agaty Christie. Coś niesamowitego. Niezwykłe wydarzenie w bibliotece. Podczas porządkowania i układania księgozbioru w nowej siedzibie biblioteki w Ostrowieckim Browarze Kultury natknęliśmy się na rękopis. I okazało się, że był to rękopis ostatniej książki Agaty Christie. Oczywiście teraz jest już przetłumaczony i przygotowany do wydania w Polsce. Coś nam się wydaje, a mówi nam to bibliotekarska intuicja, niemal tak dobra jak detektywistyczna, że pisarka chciała w ten sposób wciągnąć czytelników swoich powieści do zabawy. Czyżby wybiła godzina zero? To dom nad kanałem był miejscem, gdzie Agacie pisało się najlepiej. Często pytano, czy to dom zbrodni. Ale tylko dlatego, że to właśnie tu przychodziły jej do głowy pomysły kolejnych zbrodni w swoich kryminałach. Tak, hotel Bertram nie był już tak dobrym miejscem. Jeszcze niedziela na wsi była jedną z ulubionych form spędzania czasu. Agata miała wrażenie, że nigdy tam nie zapada noc i ciemność. Pozwólmy więc, by pisarka zabrała nas w podróż w nieznane i zanurzmy się w niezwykłym świecie Agaty Christie. Pamiętajcie tylko, że bibliotekarze, tak jak słonie, mają dobrą pamięć i nie zapomną, jak wygląda ta tragedia w trzech aktach. Mężczyzna w brązowym garniturze przyjeżdżał zawsze 4:50 z Paddington i z ciekawością obserwował 5 małych świnek. Jednak zaskakujący był fakt, że kieszeń pełna żyta zawsze była w jego marynarce. Morderstwo to nic trudnego, zwykł mawiać, gdy zabijał pająka, którego śmiercionośna pajęczyna oplatała ofiarę. To już lepsze byłoby zatrute pióro, mawiała dziewczyna. Tak, pewnie, odpowiadał z przekąsem. I nie wiedziałbym, kim jest tajemniczy przeciwnik. A pułapka na myszy? Przecież walka z myszami to istne 12 prac Herkulesa. On i dziewczyna, a także bliźniaki, to była prawdziwa wielka czwórka przyjaciół, która postanowiła spędzić noc w bibliotece. Jednak ten niespodziewany gość lekko pokrzyżował ich plany. Entliczek, pętliczek, rozpoczęli wyliczankę. I nie było już nikogo, kto usiłowałby uciec. Zbliżały się przecież święta. I tegoroczna tajemnica gwiazdkowego puddingu musiała zostać ujawniona.